witam Was na kolejnych spotkaniach z książką. Ponieważ nie mogę dotrzeć do Was, do każdego z przedszkoli, pozwolę sobie dzisiaj przeczytać Wam z magazynu numer 2 przez 2022 rok, z magazynu Świerszczyk, opowiadanie pani Zofii Staneckiej Nitka. Posłuchajcie. Nie wiadomo, skąd się wzięła. Pewnego dnia po prostu pojawiła się na osiedlu. Zobaczyliśmy ją z Wojtkiem, kiedy wracaliśmy ze szkoły. A właściwie najpierw usłyszeliśmy dobiegające z krzaków piszczenie. Ucnęłam i zajrzałam pod zwisające nisko gałęzie. Na ziemi leżał pies. Właściwie psica. Ale wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy. Była chuda i brudna, ze sklejoną sierścią i zaropiałymi oczami. Co robimy? Spytał Wojtek. Musimy zawiadomić ekopatrol, powiedziałam. Pani Kasia mówiła na godzinie wychowawczej, że tak właśnie trzeba zrobić w trudnych wypadkach. Problem polegał na tym, że nie znaliśmy telefonu do patrolu. Właśnie wtedy z pobliskiego warzywniaka wyszła sprzedawczyni. Ojej, co za bidulinka! Rozczuliła się na widok pieska. Trzeba zawiadomić doktora Roberta z lecznicy. Zaraz, zaraz, gdzie ja mam komórkę? Może skorzysta pani z mojej? Zaoferował starszy pan, który przyszedł do warzywniaka na zakupy. Czy mogłabym w czymś pomóc? Spytała przechodząca listonoszka. Obejrzałam się zdumiona. Wokół krzaków zgromadziła się spora grupka ludzi. Wypatrzyłam wśród nich kioskarza i bibliotekarkę. Wszyscy chcieli włączyć się w pomoc pieskowi. W końcu pani z warzywniaka dodzwoniła się do lecznicy i wkrótce potem doktor Robert zajechał na parking za sklepem. Zbadał psicę i powiedział, że na szczęście nie jest połamana. Potem zabrał ją ze sobą, a my zostaliśmy pod sklepem. Sprzedawczyni, pani Renata, powiedziała, że będzie codziennie sprawdzać, jak ma się piesa. Pan Kazimierz, ten, który pożyczył swój telefon, oznajmił, że kupi psicy przysmaczki. Listonoszka, pani Justyna, obiecała, że będzie zaglądać do chorej, bo i tak przechodzi koło lecznicy z listami. Kioskarz, pan Mirek, oświadczył, że tylko barbarzyńcy głodzą psy i że on jest za tym, żebyśmy urządzili na osiedlu akcję dbania o zwierzęta. Bibliotekarka pani Basia postanowiła zorganizować w bibliotece Dzień Psa, na co my z Wojtkiem zaoferowaliśmy, że namalujemy z tej okazji plakaty. W końcu pożegnaliśmy się z nowymi znajomymi i wróciliśmy do domu. Przy obiedzie opowiedzieliśmy o wszystkim rodzicom. Jeden mały piesek połączył tylu nieznajomych, skomentował tata. Miał rację, przecież to dzięki psince poznaliśmy naszych sąsiadów. Następnego dnia, zaraz po szkole, pobiegliśmy do warzywniaka po wieści. A po południu mama zabrała nas do biblioteki, żeby omówić z panią Basią plan Dnia Psa. Tydzień później piesa wyszła z lecznicy. Zamieszkała z panem Kazimierzem, który ją adoptował. Kiedy pierwszy raz przyszedł z nią do warzywniaka, niemal jej nie rozpoznaliśmy. Wciąż była chudziutka, ale miała błyszczącą sierść, a w oczach nadzieję. Nazwałem ją Nitka, powiedział pan Kazimierz, bo jak nić,
połączyła nas wszystkich. Spojrzałam na nitkę. Wyglądała na zadowoloną. Uśmiechnęłam się do niej i do całego osiedla, bo trudno się nie uśmiechać, kiedy ma się takich sąsiadów. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie opowiadania z tego numeru Świerszczyka i zapraszam na zagadki. Za kości rzucone dziękuję ogonem. Pies jest pośród zwierząt magazynier słynny, lecz ziarno zbiera dla siebie, a nigdy dla innych. Chomik miauczy, mruczy, ostre ma pazury, łapie myszy, goni szczury. Kot mieszka w małym domku, pilnuje dużego, miły jest dla swoich, nie znosi obcego. Pies zawsze chodzą w futrze, umieją strzyc uchem. Lubią jeść sałatę, marchew i pietruchę. I mają długie uszy. Królik bardzo dobrze. Jest pośród zwierząt magazynier słynny, lecz ziarno zbiera dla siebie, a nigdy dla innych. Moi drodzy, chyba się powtórzyłam. Mam nadzieję, że ktoś już odpowiedział i uda mu się zdobyć kolejny punkt. A ode mnie kolejna zagadka. Rozciąga policzki jak woreczki małe. Zimowe zapasy przenosi w nich całe. Jak myślicie, jak nazywa się ten malutki zwierzaczek? Chomik, bardzo dobrze. Popularna rasa psa. Każdy z was ją pewnie zna. Jest tak długi, że gdy śpi, świetnie nam uszczelnia drzwi. Jak myślicie, co to za pies? Ponoć mierzony na metry. Bardzo dobrze. Jamnik. To puszyste zwierzątko tak się zabawnie nazywa, jakby jadło z koryta i w morzu lubiło pływać. Też mieszka z nami w domu, bo na razie pytam o zwierzęta domowe. Bardzo dobrze, świnka morska. Torebki ma w policzkach, w głębi ziemi spiżarkę. Najlepszej tam pszenicy niejedną chowa miarkę. Już nam się to zwierzątko dzisiaj pojawiło. Chomik. A teraz zwierzęta gospodarskie. Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi, siaduje na grzędzie, pyszne jajka znosi. Kura. Nóżki ma krótkie, ma i ryjek, a do tego grubą szyję. Bardzo małe ma kopytka, jeść jej dają do korytka. Świnka. Jestem duża, ciemna, białe łaty mam. Sianem mnie nakarmisz, zdrowe mleko dam. Krowa. Bywa siwy, gniady, kary, wozi ludzi i towary. Koń. Po podwórku chodzi sobie i kurczęta żółte wodzi. Kura. Ostre rogi, długa bródka, nie wpuszczaj jej do ogródka. Koza. Nad rzeczułką wartką, kto to drepce z dziatwą,
żółte nóżki ma. Gę, 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 gęga. Bardzo dobrze, gęś. I następna zagadka. Choć go o to nikt nie prosi, zawsze rano wrzask podnosi. Ma ambicję być budzikiem, świt ogłaszać wielkim krzykiem. Kogut. Mam korali duży sznur, wołam głośno. Gul, gul, gul. Jak myślicie, co to za zwierzę? Indyk. Dzięki niej na zimę masz czapkę i szalik. Gdy pójdziesz w góry, ujrzysz ją na hali. Bardzo dobrze, owca. I ostatnia na dzisiaj zagadka. Zawsze blisko krowy i ogonem miele. Każdy już odgadnie, bo to przecież... ciele. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że na żywo zobaczymy się w marcu.